Jest pan Paweł. Chciałem grać obronę Tarrasza, ale mi się nie udało. Teraz zroszuję. Teraz przygotuję 5. O, od razu mi się poprawiło. Może tu. Na hetmana wieża patrzy. Dziękuję panie Piotrze, też panu dziękuję. Miło się z panem grało. Wisi koniś. Już mówiłem panie Pawle, że wisi koniś. A pan mnie nie słucha. Ja wiem, że poeta mówił: słuchaj dzieweczko. A pan nie jest dzieweczką. Nie no, tego to chętnie wymienię. Na skoczek D2 się wycofam. Ajajajajaj. Patrz pan jaki hitros. I podejmę próbę bicia na C3. Pionem C nie można, bo pchnę. Mówiłem, że nie można. Dawało mu się, że mówiłem. Jeszcze raz zaatakowałem. O! Pan Bartosz coś napisał. Kaski motocyklowy. Dziękuję panie Pawle. Zobaczmy króciutko. No Kasparow różne rzeczy mówi. To jest tak.
To nie dotyczy go Kasparowa, w ogóle przejmowanie się tym, co kto mówi. Jakby tu powiedzieć, Panie Pawle, jak gramy gońcem na G2, gramy na przedłużenie gońca i w tym celu warto zagrać C4. No można i tak, tylko jest problem z tym gońcem, on nie gra. Tu nie gra mój. Więc to jest mniej więcej koło równowagi. A wybicie, no to daje mi przewagę piona w centrum więcej. Biały skoczek nie wejdzie, a mi się otworzyła linia B. Tu chciałem przerzucić gońca, tak chytrze. Tu, tu i tu. Taki spryciarz PL chciałem być. Skoczek B3, hetman B6. Najlepsze pole dla hetmana, ani skoczek goniec go nie zaatakuje. Wieża E8. Na hetmana patrzę. Komputer pisze goniec A6. Goniec A6, stąd można zagrać. No. A5 prowokuje A4. Teraz E5 podobno wygrywa. Po wieża B8 trzeba odejść konisiem. I po odejściu konisia, no przewaga czarnych jest duża. Duża jest. Goniec A6, bardzo dobry ruch. Wieża uciekła spod gońca. Tam trzeba w debiucie przygotować C4 i E4, Panie Pawle. No, Panie Pawle, no dlatego... Dlatego może pan, panie Pawle, jeszcze raz zagrać, jak ma pan ochotę. Witam pana Sebastiana. Pan Sebastian wrócił już z pływalni. Też, panie Sebastianie, może pan ze mną zagrać. Kolejka nie jest długa. Pan Arek, pan Maksio, pan Arek.